Cześć, tu Ernest! W poniedziałek wieczorem został zapowiedziany nowy przedmiot, Zmieniacz burzy, ale do dziś nie została zapowiedziana aktualizacja. Przez ostatnich parę tygodni Epic Games regularnie wypuszczało aktualizację w środę. Niestety w tym tygodniu poczekamy trochę dłużej na garść nowości. Aktualizacja 9.20 będzie jedną z tych większych, których plik do pobrania będzie ważył około gigabajta, jeśli nie więcej. Dodatkowo będzie kilka godzin przerwy technicznej, aby twórcy gry mogli wprowadzić nową wersję gry na wszystkie serwery. Kiedy to nagrywam, jest za 15:04 nad ranem w środę. I dalej nic a nic o dacie aktualizacji, więc pewnie będzie w czwartek. Wracając do tematu nadchodzącego nowego przedmiotu, to na razie do dyspozycji mamy tylko opis i ikonę. Zmieniacz burzy, uwolnij moc burzy lub poskram ją. Wybór należy do ciebie. Miałem okazję już omówić ten przedmiot podczas live z poniedziałku i moim zdaniem to będzie nowy przedmiot do rzucania jak śmierdzi bomby, który po wybuchu albo tworzy nowe pole burzy, albo tworzy pole ochronne przed burzą. Mam tu na myśli to, że jeśli rzucimy taki granat w dowolne miejsce w burzy, to tworzy się małe pole bezpiecznie odrażone od burzy, co pozwoli nam się uleczyć lub podnieść kolegę. Jeśli jednak rzucilibyśmy ten koktajl tam, gdzie nie ma burzy, to utworzyłaby się burza, która zadawałaby tyle samo obrażeń, co aktualna, normalna burza. Do tego momentu o burzy wspomniałem 10 razy, 11 wliczając tę ostatnią. Okej, napiszcie w komentarzach swoje pomysły do tego przedmiotu. Ja uważam, że na tym polega nasz wybór, który twórcy gry nam przedstawili w opisie tego przedmiotu. Burzę albo możemy uwolnić, albo poskromić, w zależności gdzie rzucimy. Poza tym już bez aktualizacji to do sklepu trafił nowy pakiet startowy. Jest to według mnie najlepszy ze wszystkich. Jeśli go nie macie, to pod moim ostatnim filmikiem z Pograłców Mitów dalej trwa konkurs na 5 takich pakietów. Jeśli chcecie wypróbować swoje szczęście, to zapraszam do wzięcia udziału w konkursie i obejrzenia filmiku. Co ciekawe, ten pakiet startowy na ten moment ma popsute backblinki. Zobaczcie sami, żadne z nich nie przyczepiają się poprawnie do tej postaci. To zostanie naprawione w najbliższej aktualizacji, czyli 9.20. W tej aktualizacji do plików gry mogą też wejść informacje na temat nowego pakietu skinów, który byłby do kupienia w sklepie z hodolcami. Już wam mówię dlaczego. Hypek na swoim Twitterze słusznie zauważył, że w aktualizacji 7.20 w sezonie 7 do plików gry weszły skiny Mroźnych Legend, które kilka dni później były do zakupienia w sklepie. W aktualizacji 8.20, sezon później, do plików gry weszły skiny zestawu Magmowych Legend, które także weszły do sklepu. Oba te zestawy były powiązane z tematyką tych sezonów, co oznacza, że w aktualizacji 9.20 powinny wejść skiny Neo Legend. Neo to słowo, które utworzyło się ze wszystkich zwiastunów sezonu 9, a przy okazji też część nazwy Neo Wykrzywianych, czyli najpopularniejszej miejscówki Fortnite. Po nadchodzącej aktualizacji poznamy ich wygląd przedwcześnie, jeśli Epic Games ich przynajmniej zaszyfruje. Niestety często tak ostatnio się dzieje ze skinami Fortnite. Jeśli to się sprawdzi, to do sklepu powinny wejść w ciągu 2 tygodni aktualizacji w cenie 80 zł. Obserwujcie moje filmiki, ponieważ na pewno przygotuję dla was konkurs na ten pakiet skinów. Poza tym nieuniknione jest to, że poznamy kolejne szczegóły na temat eventu, który teraz trwa w Fortnite z okiem w Górze Lodowej. Na pewno zajdzie kilka zmian na mapie. Jedna z nich powinna być powiązana z Górą Lodową. Może też się stać, że dopiero kilka dni po aktualizacji coś się wydarzy, ale myślę, że już po ponad tygodniu Epic Games poruszy dalej ten wątek. Jest też mała możliwość, że pojawiły się wzmianki o nowym, sekretnym evencie, o którym powiedziałem dokładniej w tym oto filmiku. Serdecznie zapraszam wszystkich do obejrzenia. Zapewniam, że was to zaciekawi. I to tyle. Ja dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.